powiedziałeś, kochaniutki? 11 czerwiec, a tu mleć kwitnie. Ja mówię teraz późniarskich. Tak. Kochani, nie zrobiliście sobie syropku. Nie zrobiliście sobie nalewki. Z mniszka lekarskiego. Nie ma problemu. Tu jeszcze kwitnie. Tak. I to ładnie kwitnie. A podejrzewam, że bardziej na północy i to jeszcze nie kwitnie. Na pewno. Kochani, czasami tak bywa, że musimy to włączyć, jak nie stoimy na parkingu, stoimy na dziko, bo zaraz wam pokażę, co tu się dzieje. Tu jest całe centrum dowodzenia. O! Tu są ładowane butle kochaniutkiego, żeby mógł sobie spokojnie wziąć i pójść na rybki. O! A tu jest taka maszynka, z której teraz kochaniutki korzysta, bierze tu sobie tlen i zobaczmy, gdzie on jest. Idziemy po tym kabelku. Nie patrzcie, że tam niżej leżą te kabelki, ale o, jest. Kochaniutki jest na uwięzi, ale zaraz. Komary. Zaraz pokażę wam, gdzie jest kochaniutki. Jest kabelek. Koniec do kłębka. O. Tutaj jest kabelek. I jest kłębuszek. Jest kłębuszek, tu kochaniutki siedzi. A, kochaniutki śniadanko beze mnie? No ja już właściwie skończyłem, tak sobie podskubuję sereczek. No, komara puściłam. No. Dobra, teraz już wiecie. Już go załatwiłem. O, jak takie coś znajdziecie, to kochaniutki jest na drugim końcu. To musicie się zdecydować, czy jedziecie w prawo, czy w lewo. Idę pompować butle dalej. Dobra. One się same pompują. Pierwszy obiad na wyjeździe, kuźwa. Kto to zje tyle pierogów? Ale wiecie co? Tam już dużo na placu na dzień, prawda? Tak. Po ile weźmiemy? Po dwie dychy? Taki bałagan. O, patrzcie. Taki bałagan. Pierwszy dzień. O, tu jeszcze wszystko pod nogami leży. Mój kwiatuszek. A gdzie drugi mój kwiatuszek? Tu. Tu jest kwiatuszek! A dobra, a mój trzeci? Jest! No kochaniutki, jesteśmy znowu na Litwie. Jakie wrażenia? Zawsze pogoda piękna. Pogoda piękna, tak. A paliwko? Paliwko, no to wszystko drożej jak u nas. Ale nie ma takiego szoku. Nie, 9 zł wychodzi litr paliwa. Nawet poniżej. Bo jest... Ale spokojnie. No. Tu jest z VAT-em. Tak. A u nas ponoć jeszcze jest bez VAT-u. Właśnie. To znaczy, jak u nas 8 zł, tu 9, no to mi się wydaje, że my mamy drogo. No pewnie. Drożej jak tutaj, bo tu jest 24% VAT-u, jak się nie mylę. Estonia, zobacz, jak ładnie zieloniutko tutaj. To nie jest Estonia, to jest Łotwa. Ops. Wracamy z tej pięknej miejscówki, no jest naprawdę fantastyczna. Zajechaliśmy, gościu... Pałac wspaniały. No, ale tak, gościu po angielsku nie, ale mówi czy po rosyjsku. Da, jasne, ja, хорошо, my gabarim. Porozmawialiśmy sobie po rosyjsku, zaprowadził i pokazał łazienki, ja mówię łazienki nie, mamy swoje łazienki. No i pokazał, gdzie jest woda, gdzie możemy sobie grilla zrobić. Ewentualnie takie oczko było tam fajne. Widziałem, wędka była. No, można było rybki połapać. Tylko, że wędkę to zarzucił ze spławikiem, a może na piwko. No. Sympatyczne miejsce, wiesz. Tak. Energia 10 euro. 10 euro od samochodu, tak. No jak na warunki tutaj już powiedzmy, bo to te kraje północne, to jest tania 10 euro. 10, 15 euro tak kosztuje energia w ogóle w tych krajach północnych. No. Ale miejsce bezpieczne. Zamykane na noc. Na noc zamykane, bardzo bezpieczne. No i faktycznie było cicho, spokojnie. Poza nami był jeden samochód z Węgier. Pozdrawiamy. Węgier. Bardzo sympatyczne małżeństwo. A tam dalej widzisz w miejscowości tej, co jedziemy, taki zamek.
tam to jest zamek. A tu, gdzie byliśmy, to był pałac, ale potężny. To taki, jak kiedyś z czasów cara. No. Te schody takie piękne, tylko suknia długa. No tym razem nie mieliśmy czasu, żeby... My nie jesteśmy zwolennikami zwiedzania zabytków takich. Ale miał urzek. Ale to jednak urzeka coś takiego. I tu poza tym chcę ogród radzić. Wspaniały jest. Zwróćcie uwagę na ten ogród. Coś pięknego. No. Ja tu jeszcze raz wrócę, wiesz? A. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy, jest dużo takich. Bo ja chcę obejrzeć miejsc. Do środku. Piękne miejsce. No najważniejsze, że kochaniutka była w sklepie. Tak kochaniutkiego kupiła to, co złotwe kochaniutkie najbardziej lubi. Makrela pędzona na zimno. No. Ile? Kilogram? 11 euro. 11 tam z groszem euro. Kilogram. Ale ja nie kupiłam kilogram, no nie. Kupiłam paczuszkę, żeby chociaż kochaniutki za to, że mnie tak wiezie cierpliwie. Ja nie spróbuję to, co lubi. No nie, jest fantastycznie, jest powtarzalne za każdym razem. W ogóle, jeżeli chodzi o przetwory rybne, Łotwa już zaczyna pokazywać naprawdę dobrą jakość. Za późno, balony ktoś zgubił. O, jeszcze. Jeszcze jeden biały i tam zielony. A my jak jedziemy? Prosto? Prosto. Zielony uciekł jeszcze. I już nie ma przy samochodzie ani jednego balonu. A no tak, bo tu mamy do Centras. A my nie jedziemy do Centras. Tak, Centras. No. A jakie to miasteczko jest? Komu nie jest przecy? Nie wiem. Morze. Nad Niemnem. Tak, nad Niemnem. Zobacz. Niemnus. Nad Niemnem. Polska rzeka Niemno. Przepraszam, rozpędzi tego skórka później. No. Jesteśmy nad Niemnem. Ładna rzeka tu jest. Piękna. My jedziemy na Rygę. Po prostu. Fajnie też. Duża woda. Jak spowalniają. Aha, bo oni zjeżdżają, to my jedziemy tam pod górę. Ty już wiedziałeś, że tam jest góra. No. Piąty raz jedziesz. Piąty raz. Wiem i tutaj trzeba się nawet tą górkę trochę spiąć. A mieliśmy już nie jechać. Zobaczymy. Co my jesteśmy wysoko, tak mi w uszach przytyka. Nie, rzeka płynęła. Szkoda do ujścia, to do morza. No. Fajna pogoda, a tu co? O, Huslav tak nas wyprzedza. Nie wiem, czy kochani wszyscy wiecie o tym, o przepisy to Czechy. Kierowcy powinni wiedzieć, ale jeżeli w dowodzie rejestracyjnym macie pojazd samochód specjalny, turystyczny, camper, 80 km to jest maksymalna szybkość. On też ma przed nami ten duży 80 dobrych no tak, ale kochani, nie wiem, ci w tirach jeżdżą dużo szybciej i dają jakąś radę. Ale policja teoretycznie, jeżeli zatrzyma kogoś kamperem, że jedzie 100 km, a 20 km za szybko, głowę daje, że mocniej go ukaże, jak tego stira. No tak. Dlatego, że jeżeli już jedziesz tym kamperem, to nie przeginaj pały, gdzie się śpieszysz. Ryb ci nie ubędzie, piwo wypijesz na miejscu. Słońce wszędzie. Tak jest. Lecję słodko, nie ma. Przepisy przepisami, trzeba jakoś, no ktoś się tak wymyślił. My staramy się jeździć do 80 km, tak jak przepisy mówią. A nawet naklejkę mamy z tyłu, zaraz wam pokażę. Dokładnie. A co tam jest? Jakiś bunkier? Bunkier jakiś. Bunkier. Fakt, że czasami nas obtąpią za tą 80. Kochani, ale ty jedziesz 60+, my
że 80 nie mamy. No właśnie. A to pozwalamy już, że 80-latkowie. Depo. No dobra, jedźmy. Dalej jedziemy. Dalej tak, kochani. Bierzemy sobie bileciki. Paszporty, kochaniutki, dziś w sadzie. Puszcza nas. No, jedziemy. I to, co mi się najbardziej podoba. Do brzuszka. Gwiazdo tej dupci. Do tej dupci. Titanic się będzie grał. Okej. Okay. Kochaniutki, tak. Oj Jezu, jak słońce świeci. Oj. No, idziemy? Tu. Aha, za tym małym jedziemy. Ale mało dzisiaj. Udaje, że umie czytać. Co tam udajesz? Drugą nogami mam. A, no widzisz? Przekleń sobie tę książkę. Dzisiaj nie ma tej fali. Jak to się mówi? Jak może takie gładkie flauta? Flauta jest. Flauta. O, może mam. O. Nie jest taka do końca. No, jak na warunki morskie. No. Słoneczko nam grzeje. A tam patrzymy w stronę Petersburga, a tam jest Petersburg. Tam daleko. No i nie będzie widać. No i noce białe tam są. A no tak. Dzisiaj mieliśmy pierwszą noc tak, białą. Biała noc. No, widną całą noc. A działo się w nocy? Działo. Oj, działo. No i zimno było w nocy. Pierwsza noc taka zimna, nie? W końcu. Ale to się nie ma co dziwić. Tu dopiero bzy zaczynają kwitnąć. A bratki jakie mają piękne. Bratki są piękne. U nas przekwitły. No, są piękne bratuszki. No. Ale kwiaty już wysadzone. Nie cierpię, też widzieliśmy wysadzone. No. W ogóle to... Mamy drugi raz wiosnę. Tak. Chcecie mieć dwa razy wiosnę tego samego roku? Zróbcie to jak my. Jedna wiosna w Polsce, druga tak wiosna jest w Irlandii. No. Ale to będzie jeszcze powrót do zimy momentami. Będzie.